dzisiaj w barwach narodowych, biało-czerwono, na biało-czerwono. Dobra, nieważne. Biegniemy po plenerze dzisiaj, nie po plaży, tylko tutaj drogą normalnie. Biegniemy zobaczyć, co się na wiosce dzieje. Kupimy przy okazji jakiś, może gdzieś ala bułkę, ala taką podłużną. Może akurat będzie, bo tutaj tak za bardzo rzeczy w wiosce nie ma. Trzeba do miasteczka podjechać, tak jak wiecie, kiedyś do miasta. Znaczy, jak ludzie nieraz z wioski jadą na zakupy do miasta, po większe zakupy, to tak samo tutaj trzeba z Dżambiani wyjechać na przykład, chociaż do tego Padzi. No i tam coś można sobie więcej kupić, tak? Tam już jest więcej sklepów. Czy jakieś garnki, czy jakieś różne, przeróżne rzeczy, noże i tak dalej, i tak dalej. No bo tutaj w Dżambiani takich rzeczy nie ma. No ale szkoda, że nawet nie ma zwykłych bułek, zwykłych chlebów. Znaczy nie zwykłych, bo nie porównujcie oczywiście pieczywa z całego świata do polskiego pieczywa, bo polskie pieczywo to jest akurat najlepsze pieczywo chyba, jakie w życiu jadłem. I nigdzie nie spotkałem chyba lepszego pieczywa niż w Polsce akurat. To trzeba przyznać. No, albo przynajmniej po prostu jestem do niego tak przyzwyczajony, no i tyle. No ale tutaj naprawdę w Padzi były takie naprawdę bułki prawie że identyczne jak w Polsce, to znaczy takie bagietki, o bagietki. No ale za takimi bagietkami by trzeba było z 10 km do takiego mini miasteczka podjechać, bo tutaj właśnie zaraz pobiegnę, zaraz zobaczę, czy coś takiego jest. No ale nie o tym w tym filmie, nie o tym w tym filmie. Chodzi o to, że mamy buty sportowe z Polski, mamy koszuleczkę do biegania i jedną mi taką gdzieś mi zginęła tutaj. Miałem taką, tylko że ciemniejszą i nie wiem, gdzieś albo wiatr mi porwał, bo kiedyś na noc zostawiłem. Później w ogóle o niej zapomniałem, teraz ją szukam, nie ma koszulki, nie wiem, gdzie się podziała. Szkoda, nie będę miał tylko tą taką do biegania, jasną, jeśli chodzi o taką sportową. No i biegniemy, tak? Biegniemy, biegamy, bo jest Jumbo. O, poa! Jumbo to znaczy cześć, Mambo to znaczy jak się masz, poa to znaczy kurwa zajebiście. No, także to tak dla was. No i biegniemy, bo powiem wam, że brzuszek coraz mniejszy. Brzuszek naprawdę coraz mniejszy. Nie wiem, nie mam tutaj wagi, nie mam się tutaj jak zważyć, zobaczyć ile ważę, sprawdzić tego. Ale brzuszek mam coraz mniejszy, więc jestem zadowolony. Jeszcze ten brzuszek taki, no nie jest taki, jaki bym chciał. Więc muszę zacząć może troszeczkę brzuszków robić. W ogóle chciałbym zacząć trochę więcej pompek. Nie trochę więcej, tylko w ogóle pompki, bo nie robię jeszcze ani jednej pompki dziennie. Jumbo. Także chciałbym zacząć robić pompki i brzuszki, ale coś jeszcze się nie mogę tak zmobilizować. Jak na przykład się już zmobilizowałem i wyrobiłem w sobie nawyk biegania, chodzenia, tak jeszcze robienia pompek czy brzuszek w sobie nie wyrobiłem, bo trzeba to robić około chociaż pół roku, żeby taki nawyk w sobie wyrobić i wtedy już to robić na, wiecie, bez wysiłku, tak? Bez wysiłku, czyli jak najpierw chcemy wyrobić sobie nawyk. Jumbo! Tutaj tak trzeba w sumie się witać, żeby tak, wiecie, dobre kontakty, niedobre, dobre relacje trzeba trzymać z mieszkańcami, no bo jak się tu mieszka, no to żeby było dobrze, no to trzeba wszystkim mówić cześć, jak się masz i tak dalej, nie? No, wracając do tematu, to trzeba, to wiecie, to żeby wyrobić w sobie nawyk, żeby tak to robić w wysiłku takiego psychicznego, żeby robić coś bez wysiłku psychicznego, to trzeba wyrobić nawyk. A nawyk wyrabia się średnio od 66 dni do 250, tak? Gdzieś tam londyńscy naukowcy, angielscy naukowcy to gdzieś tam opracowali, badali to na tysiącach osób. No i właśnie później robisz coś tak automatycznie, tak? Na autopilocie. Więc i wtedy wystarczy ci dosłownie 5% twojego wysiłku psychicznego, żeby wykonać tą daną czynność. I nawet później już to tak nie kontrolujesz, tylko po prostu to robisz. No i ja na przykład bieganie, tak jak już kiedyś też wspominałem, już biegam, kurde, od początku tego roku, to prawie już tam, nie pamiętam dokładnie od kiedy, ale już na pewno ponad pół roku, więc już ten nawyk w sobie mam jakiś wyrobiony. I teraz chciałbym taki sam właśnie nawyk wyrobić sobie z pompkami i z brzuszkami, bo gdybym robił jakieś brzuszki, to przynajmniej wiem, że ten brzuch dużo lepszy by miał, dużo lepiej by wyglądał. I wtedy już bym się tak dużo lepiej czuł, gdybym miał... O, mu załupię, w aucie jest dobrze. Wtedy wiem, że byłbym bardziej szczęśliwy, tak? Gdybym miał już ten brzuch taki, jaki bym chciał. No, także tak to wygląda. Nie wiem, zgubiłem wątek przez tą tutaj... przez ten ruch na wiosce. Coś chciałem jeszcze innego powiedzieć, ale...
Kurde, coś o tych nawykach chciałem powiedzieć, ale nie pamiętam. Dobra, nieważne, w każdym razie są palmy, są kokosy, są drzewa bananowe, jest ciepło. Trzeba biegać, trzeba dbać o siebie. No i tyle, Ja z mi kroki liczę aplikację oczywiście yourfitway.info. Tam możecie sobie wejść, założyć konto z App Store, pobrać aplikację. Później na dane, które zarejestrowaliście się właśnie przez stronę internetową, logując, później jak już sobie pobierzecie aplikację na telefon, podacie te dane właśnie ze strony internetowej. No i i też możecie używać aplikacji. Aplikacja kosztuje $10 na miesiąc. Możecie ode mnie dostać kod rabatowy na pierwszy miesiąc, żeby wystartować za dolara, żeby sprawdzić apkę, zobaczyć, ile jeszcze możecie zarobić za robienie kroków. Możecie prowadzić biznes za tego $1, w ogóle zarabiać po prostu fajnie sobie pieniądze. No i lekko, fajnie, przyjemnie, zdrowo. Dodatkowo właśnie dbacie o siebie. Kurde, same plusy. Same plusy, a więc zapraszam. Zapraszam na yourfitway.info. Pobieramy sobie, tam sobie zakładamy konto. Później pobieramy apkę. No i działamy. Dobra, na razie. Cześć, bo tutaj widzę jakieś rzeczy fajnie się dzieją. Jumbo! Nice car! O, czyszczenie, mycie, polerowanie, chłopaki z samego rana już sobie tutaj o autka dbają. Dobra, muszę kończyć z tym nagrywaniem. Cześć. Okej. Okay. Yeah, we are together. Yes. When I back, okay? Okay. When I back, I buy this. Okay. I also have this. Very one. Good. This one is a coconut bread. Oh, coconut this bread. This one is good one. It's a good soft one. Bread. Yes. It's a milky coconut milk inside. Uh-huh. Have yeah. a nice one fish here. Fish you here. Can relax yes. with fish. Yes. Like in Shuno. Yes. Yeah, I'm Shuno fish. Mm-hmm. You have a kangaja. We have a kachori like badia. Local wow. for us. Wow. You can enjoy with small beans, this one. Mm-hmm. Have a nice one chicken barbecues. Wow. Wonderful, fantastic. Inside having eggs. Boiled eggs? Yeah, inside like this ah, one. Ah, yes, this yeah, one. Yeah, you can take cameras, wonderful. Oh, yes. Have a nice one clips like a cassava crisp. Uh-huh. You can enjoy that, you can relax that. Wow. Yeah, it's wonderful. Mm-hmm. That one's a mix of Zanzibar, like Zanzibar Hero. You know Zanzibar Hero? Zanzibar Hero? Yeah, it's soup like Zanzibar, so we can mix this one, and this one. Wow. Yeah, like Zanzibar Hero. Or you can say Urojo. Good, Roger. Yeah. Oh. Yeah, it's good. Maybe just one day you can try that one. It's a good test. Okay. Yeah. Okay. Have you already got to Stone Town? Jak się biega, to trzeba uważać na placki. Tu jest placek obok. Drugi placek. Ogólnie bardzo dużo placków, bo ogólnie bardzo dużo krów tutaj mają, które chodzą sobie tak luzem, normalnie. Tu po wiosce, wychodzą sobie na drogę, po asfalcie sobie chodzą, same sobie chodzą normalnie, tak jak gdzie niegdzie jeszcze w Polsce kury sobie chodzą po całym ogródku, gdzieś tam, gdzie chcą, do sąsiada, gdzieś tu, gdzieś tam. Tak samo tutaj krowy sobie chodzą wszędzie. Także jak się biega, o, następny placek. No trzeba po prostu uważać, żeby nie depnąć. No chyba, że chcesz depnąć, to wtedy co innego. Ale jak nie chcesz depnąć, Jumbo, to trzeba wtedy uważać. To wtedy trzeba uważać, żeby w coś nie depnąć. No drogi na wiosce są takie. Po prostu są takie i koniec. Oczywiście, że nie ma asfaltu. No i tak po prostu wyglądają, no i tyle. No właśnie, dopiero co mówiłem o krowach, które sobie chodzą luzem, bez łańcuchów, bez niczego. Też są wolne. Tak jak ludzie są tu wolni, tak i krowy są wolne. Tylko patrzcie na te krowy. One mają normalnie takiego garba. Nie wiem, co to za odmiana krów, ale właśnie one mają takiego garba. Jak normalnie wielbłądy. Jak wielbłądy. No ale krowy, to widać, nawet widać, że krówka fajna ma tam. Cycuszki, dużo mleczka. No i takie tam. O. Ogólnie takie akcje. Pamiętaj, że w tropikach, mimo upału, mimo tego, że słońce świeci cały praktycznie czas, to w małej porze deszczowej w listopadzie w Afryce, na Zanzibarze, może złapać cię deszcz. A to, że jestem mokry, to jeszcze nie jestem mokry z deszczu, bo deszcz dopiero zaczął padać. Jestem mokry, bo biegam dużo. Ale kurde, pot mi właśnie do oka leci i nie mogę na oczy patrzeć. Ale właśnie bądź przygotowany, że deszcz może złapać cię w każdej chwili.
No dobra, ja zrobiłem małe zakupy. Jeszcze biegnę po jedne takie bułki, pączki i wracam do domu. Dobra, biegnę dalej. Wiem, jak ja tutaj trę, dobra? Żeby tak było widać, co tam grozi. Przybliżę. Nie, nie przybliżaj. Chcę przybliżyć. A po godzinach, gdy jest ciemno. Zajmujemy się ślusarstwo. Stolarką, no właśnie. To, kurwa. Wypaczone. Trzeba podrównać. Pewnie się zastanawiacie, dlaczego my to robimy. No zaraz pokażemy, chyba że już, pokażemy. Chyba, że już będzie ok. Rzecz, którą możecie znaleźć na tym bazie. Jeśli się wynajęcie w domu później. Czekaj. Chodźcie, patrzcie, jakie cuda. O. Siedź. Ale powiem ci, że chłopie tak schodzi po jakby żyleteczką. To brał. O. Może zaraz przestanie zgrzytać. Z tego dobra, sprawdźmy. O, to teraz zobaczymy, o co chodziło. O, słyszycie? O, to bardzo. O, słyszycie? To są chyba zawiasy, nie? Nie, to nie jest zawiasy, bo zawiasy to by cały czas zgrzytały. To może ułożyć. Uważajcie na łapki, nie dajcie rączek tam. Dzień dobry, dzisiaj